Wtem! Po latach czekania mamy to! Wreszcie porządny emulator PS2 na urządzenia z Androidem. Do tego w pełni darmowy i bez kradzionego kodu. Ja nazywam się Paweł Kuzia i mam God of War'a na telefonie. ITER SX2, bo o tym oprogramowaniu mowa, pojawił się niespodziewanie i obecnie jest do pobrania we wczesnym dostępie w sklepie Google Play. Bazuje na PC SX2, który jest uznanym i rozwijanym od lat emulatorem znanym z pecetów. Co już jest wskazówką tego, z jaką wydajnością i kompatybilnością mamy do czynienia. Jak zwykle, zacznijmy od podstaw. Emulator pobieramy i instalujemy za pomocą sklepu Play. Przy pierwszym uruchomieniu musimy przejść przez wstępną konfigurację. Najpierw proponuję zmienić język interfejsu na angielski. Polskie tłumaczenie w momencie nagrywania tego materiału nie jest jeszcze moim zdaniem wystarczająco dojrzałe, by z niego korzystać na co dzień. Wybieramy, czy interesują nas ustawienia bezpieczne, dla większej zgodności, ale wymagające szybszego telefonu, czy ustawienia nastawione na wydajność. Dla Poco F3 wybieram wydajność, co m.in. włącza lekki underclock. O czym później. Jeśli jakaś gra nie zachowuje się tak jak powinna, zawsze mogę dostosować jej indywidualną konfigurację. Zaznaczamy też opcję użycia całego ekranu, w tym wycięcia. Ustalamy proporcje wyświetlania gier na 16:9, bo spora część gier obsługuje takie już natywnie, a jeśli nie, w emulatorze wbudowane są na to patche. Dalej musimy wskazać lokalizację pliku BIOS, najlepiej zgranego z własnej konsoli albo konsoli kolegi. Nie będziecie mieć problemu ze znalezieniem takiego kolegi w sieci. Następnie wskazujemy lokalizację folderu z grami. Standardowo u mnie wszystkie ROMy są w katalogu ROM podzielone na platformy, w tym wypadku PS2. Teraz wystarczy wskazać grę do uruchomienia i grać? Jak najbardziej, ale zajrzyjmy pod maskę i sprawdźmy, co jeszcze można skonfigurować. A można całkiem sporo, skoro emulator bazuje na PC SX2. Ba, z mojego doświadczenia działają również haki optymalizujące konkretne tytuły. Ale od początku. Wchodzimy do ustawień aplikacji i w zakładce General włączamy wyświetlanie wszystkich informacji. Będą nam bardzo przydatne podczas konfiguracji opcji odpowiedzialnych za wydajność. Jeżeli chcecie grać w proporcjach panoramicznych, teraz jest moment, żeby to przestawić za pomocą opcji Enable Widescreen Patches w zakładce Graphics, co spowoduje automatyczne pobranie i aktywację łatek dodających obsługę takich proporcji. Wszystkie ustawienia zmieniać możemy w trakcie gry, co jest ogromną zaletą, bo efekty naszych działań będą widoczne od razu po zamknięciu menu. Odpalamy zatem nasz ulubiony tytuł, w moim przypadku będzie to Tony Hawk's Pro Skater 3. Po uruchomieniu gry wchodzimy do menu emulatora za pomocą przycisku pauzy i zaczynamy magię ustawień rodem z gier pecetowych. Na pierwszy ogień sterowanie. ITER SX2 obsługuje wiele padów na Bluetooth i USB, jak chociażby moja święta trójca. Kontroler od Xboxa One S z nosidełkiem PowerA Moga, A-Bit Do SN30 Pro Plus oraz mój ulubieniec do przenośnego grania, Gamesir X2. Jeżeli chcecie, możecie oczywiście używać sterowania ekranowego, które można dowolnie poustawiać. Jeśli używacie fizycznego kontrolera, przyciski ekranowe domyślnie znikną, ale po wyłączeniu opcji automatycznego ukrywania można pokusić się o połączenie sterowania padem i przyciskami ekranowymi. Wystarczy wyłączyć te, których używać nie zamierzamy i zostawić np. Quick Save, Quick Load, menu pauzy czy przyspieszenie do pomijania przerywników filmowych. Nasz fizyczny kontroler można też dowolnie zmapować albo posłużyć się konfiguracją automatyczną, która na testowanych przeze mnie padach działa bezproblemowo. Okej, mamy już czym grać, sprawdźmy jak działa i wygląda nasza gra. Po wczytaniu poziomu okazuje się, że na moim Poco F3 Tony Hawk chodzi w 60 klatkach bez zadyszki, co oznacza, że mogę sprawić, by trochę lepiej wyglądał. Wchodzimy więc do menu i właściwości gry, gdzie metodą prób i błędów możemy dostosować grę pod siebie i swoje urządzenie. By sprawdzić, ile zapasu mocy jeszcze mamy, można wyłączyć limiter klatek w ustawieniach systemowych. W moim przypadku prędkość jest pod dostatkiem, co widać po niemal 200 fps. To oznacza, że możemy wyłączyć domyślny underclocking, więc co on w zasadzie robi? Sporo gier na PS2 ma wbudowane pomijanie klatek, kiedy procesor konsoli nie wyrabia z ich generowaniem. W emulacji można to wykorzystać poprzez zwolnienie tego emulowanego procesora, by zmniejszyć w ten sposób użycie tego prawdziwego w telefonie. Jeśli zajrzycie do ustawień globalnych emulatora w zakładce System, zobaczycie w pierwszych dwóch pozycjach włączony underclocking, który możemy w ustawieniach lżejszych gier sobie wyłączyć, ustawiając obie opcje na 0. Jeśli zaś sama gra nie trzyma 60 czy 30 klatek na prawdziwym PlayStation 2, a wasz telefon ma jeszcze zapas mocy, śmiało możecie podkręcić swój wirtualny procesor zamiast go zwalniać. No, teraz możemy przejść do ustawień grafiki.
Tam po pierwsze możemy wybrać renderer pomiędzy Vulkan i OpenGL. Różnice w wydajności między nimi zależą od samej gry i waszego telefonu, dlatego warto dostosować je dla każdej gry osobno i testować. Dalej mamy mnożnik upscalingu, czyli rozdzielczość, w jakiej renderowana będzie gra. Sprawdźmy, jak TFPS będzie chodzić w najwyższej możliwej. Jak widać, nie jest źle, ale poniżej 60 klatek, więc zmniejszmy trochę nasze ambicje. Tak do 4-krotności natywnej rozdziałki PS2. Przy okazji włączę limiter klatek z powrotem, by dało się wreszcie w to porządnie pograć. I tak oto mamy Tonego Hołka 3, wyglądającego lepiej niż kiedykolwiek i działającego lepiej niż remake 1 i 2 na Switchu. Okej, wiemy już, jak sprawić, by gry chodziły odpowiednio wydajnie, ale część z nich, mimo bezproblemowej wydajności, ma trochę bugów graficznych, które wypadałoby zniwelować. Na szczęście nie jesteśmy zdani tylko na siebie. Dzięki temu, że ITER SX2 jest oparty na PC SX2, mamy do dyspozycji bazę rozwiązań do większości problemów na wiki, do którego link macie w opisie filmu. Posłużymy się przykładem GTA San Andreas. Jak widać, mamy tutaj problem z dziwną poświatą. Sprawdźmy, co możemy z tym zrobić. Błąd jest znany i jak widać do naprawienia. Wystarczy włączyć opcję HW Hacks i Hack Auto Flash. Tej pierwszej nie znajdziemy pod tą nazwą, ale kryje się ona jako Upscaling Fixes w ustawieniach graficznych. Jako że uruchamiamy grę w trybie hardware'owym, co poznać można po oznaczeniu HW przy nazwie renderera, opcję Auto Flash włączamy w wariancie hardware'owym i nic się nie zmieniło. A nie, jednak na nagraniu zadziałało bez żadnego problemu, ale jeżeli u Was zmiany nie zostaną wprowadzone automatycznie, nie bójcie się, to normalne, wystarczy przełączyć się na renderer software'owy i z powrotem, do czego służy odpowiedni przycisk w menu głównym. Albo zmienić go z Vulkan na OpenGL lub w drugą stronę. Ważne, żeby załadował się jeszcze raz, tym razem z włączonymi poprawkami upscalowania. Analogicznie do tej sytuacji, kroki do rozwiązania innych problemów mogą być pod trochę innymi nazwami w poradnikach do PC SX2 niż w androidowym odpowiedniku, ale zazwyczaj będą one nazywać się bardzo podobnie i nie powinniście mieć problemów w znalezieniu odpowiednich. To też kolejny powód, by zostać przy angielskiej wersji interfejsu. I co? Nie było tak trudno, prawda? Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jaką grę odpalicie jako pierwszą, a my widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się, do zobaczenia.